Cześć kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny film. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem serii Przegląd Kosmetyków. Ci, co nie wiedzą, to jest seria na moim kanale, w której pokazuję Wam z każdej kategorii kosmetyki, jakie posiadam. Oczywiście musiałabym w co niektórych kategoriach, które już były dawno, musiałabym zrobić aktualizację, ale najpierw skończmy to, co powinno być. Dzisiaj przychodzę do Was z produktami do brwi. Moje produkty do brwi mieszczą się w takim pudełeczku. Jak wiecie, ja w toaletce mam właśnie dużo takich pudełeczek. Nie mam zbyt dużo tych produktów. Kiedyś miałam więcej, natomiast teraz mam mało ich, powiem szczerze. I tak naprawdę używam tylko jednego non-stop. Ale o tym za chwilę. To już będzie odcinek 10. Nie wiem, czy Wam powiedziałam. Także zaczynamy. Pierwszy produkt, który mam do brwi i który mam najdłużej, to jest paletka z Collection Eyebrow Kit i to jest do włosów blond, znaczy do włosów, dla blondynek ogólnie. Kiedyś miałam dla brunetek, ale one były trochę zbyt ciemne dla mnie kolory i w końcu kupiłam blond i rzeczywiście tą paletkę używałam bardzo, bardzo długo, dopóki nie odkryłam innego bardzo fajnego produktu. To był jeden z pierwszych produktów. Tutaj w środku mamy po tej stronie lustereczko, takie małe. Mamy mały żel, który już niestety jest na wykończeniu. Mamy oczywiście aplikator, z jednej strony skośny pędzelek, z drugiej taki języczkowy i trzy kolorki. Pierwszy to jest czarny, ale on jest za ciemny, więc ja go nie używam. Drugi jest taki brązowy i jak widać używany najczęściej, bo aż widać już dno. A trzeci to jest taki bardzo jasny, taki blond bym powiedziała, ciemny, kremowy taki, ale też go nigdy nie używałam. Jeżeli chodzi o sam żel, to jest żel utrwalający oczywiście. On bardzo fajny jest, bo ma silikonową szczoteczkę. Natomiast, tak jak mówię, już jest na wykończeniu, oczywiście jest cały brudny, kiedyś był przezroczysty, ale wiadomo, od cienia się zafarbował. Jeżeli chodzi o tą paletkę, z tyłu tutaj jeszcze mamy opisane, jak mamy ją używać, ten produkt. Powiem Wam tak, cienie ogólnie, znaczy ja używam tylko cień ten brązowy, ale bardzo ładny efekt dawał, taki naturalny. Co prawda wiadomo, to jest tylko cień, żel jest bardziej do wyczesania tych włosków, żeby wszystko ładnie wyglądało. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymywanie, on się utrzymywał praktycznie cały dzień, ale wiadomo, jeżeli na przykład dostała się trochę wody chociaż w tych brwi, no to niestety ten efekt schodził, bo ten produkt nie jest wodoodporny. Natomiast ja osobiście z używania tej paletki byłam bardzo zadowolona. Czasami do niej również wracam i teraz, natomiast teraz znalazłam inny produkt, który jest rewelacyjny, o czym pewnie już wiecie, bo jeżeli oglądacie mnie dłuższy czas, to wiecie. Natomiast ja ogólnie z tej paletki byłam zadowolona. Ja bardzo lubię oczywiście kosmetyki marki Collection, bo po pierwsze nie są nawet drogie, a po drugie dobrze się sprawdzają. Jedyny produkt z Collection, który mi się nie sprawdził, to był tusz do rzęs. Ale ta paletka, tak jak mówię, jest bardzo fajna, uwielbiałam ją kiedyś używać, daje bardzo naturalny efekt, te brwi wyglądają bardzo ładnie, są takie dopracowane, wiecie, nie widać żadnych ubytków ani nic takiego, także naprawdę produkt bardzo, bardzo fajny i bardzo łatwo się z nim pracuje. I to był pierwszy produkt do brwi, który zaczęłam stosować. Kolejny produkt, który mam, to jest mała paleteczka z Rimmel, taka podróżna, ja na to mówię. Tą paletkę kiedyś dostałam podczas jakichś zakupów w Butsie właśnie, z taką kosmetyczką. Ja mam w odcieniu 002 Medium Brown. I co my tutaj mamy w środku? Mamy oczywiście dwa... mamy aplikator. To jest taki aplikator z dwoma pędzelkami skośnymi. Oraz mamy szczoteczkę do wyczesywania, bardzo fajna. I mamy dwa produkty. Pierwszy produkt to jest wosk, a drugi produkt to jest cień. Brązowy, także bardzo fajny, natomiast ja tutaj wosku używałam najczęściej. Dlatego, że cienia często nie dawałam. Ogólnie nakładamy wosk, wiadomo, potem cieniem to tak jakby pudrujemy, żeby efekt był dużo dłuższy. Natomiast ja w większości nie używałam tego pudru na ten wosk, dlatego że wtedy te brwi, miałam wrażenie, miały kolor bardziej taki rudy. I to mi się nie podobało, więc używałam samego wosku. W
Włosk sam w sobie bardzo fajny, dobrze się z nim pracowało. Wszystkie ubytki, jakie mieliśmy, to już ich nie było podczas stosowania. Utrzymywał się efekt cały dzień, wyglądał dosyć naturalnie. Oczywiście wiadomo, no to też zależy jak, że trzeba wyczesać oczywiście te rzęsy, te brwi rzęs. Także ja byłam ogólnie zadowolona z tej paletki. Często ją zabierałam właśnie w podróże, no bo jest mała i mało miejsca zajmuje. Natomiast teraz już dawno jej nie używałam. Ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten cień, to ja go nie używałam. Ten puder cień. Natomiast bardziej wosk, tutaj zresztą już widać, że się pojawia dno. Nawet jeżeli chciałam ten cień używać samoistnie, to niestety się nie dało. Bo naprawdę efekt na moich brwiach wyglądał tak, jakbym miała rude brwi. I to nie był efekt, który ja chciałam mieć. Także jeżeli chodzi o paletkę, to jest Brown This Way z Rimmel. Też bardzo fajna, również ją polecam. Dalej mamy kredkę z Essence. To jest kredka do brwi, taka zwykła kredka. O, nawet naostrzona, zwykła. Ja mam odcień 04 Blond. Bardzo, bardzo fajna, zwykła, naprawdę najzwyklejsza kredka, ale fajna. Tu ma szczoteczkę, ale ja ją rzadko używam. Daje bardzo naturalny efekt. Rzeczywiście takie rzęsy pasujące do mnie. Jest taki delikatny ten efekt. Aczkolwiek ja Wam powiem, że jak na przykład robię taki delikatny makijaż tylko, to jak najbardziej do tej kredki wracam, bo daje efekt bardzo fajny. Poza tym to jest kredka, więc bardzo łatwo się z nią pracuje. Jeżeli ktoś właśnie nie lubi zbyt dużo czasu spędzać przy tych brwiach, nie lubi jakichś produktów skomplikowanych, to właśnie kredki takie są najlepszym rozwiązaniem, uważam. Bardzo świetnie się je używa. Miałam jeszcze jedną kredkę z Maybelline. To była kredka taka bardziej już woskowa, bym powiedziała, w przeciwieństwie do tej. Natomiast ta kredka ogólnie też była fajna. Ja już jej nie mam, bo się skończyła. Była fajna, natomiast bardzo szybko się kończyła. Tą kredkę i tamtą, jak używałam, to tą na przykład ostrzyłam co 3-4 użycia, natomiast tamtą przy każdym użyciu musiałam ją ostrzyć i ona się szybciej skończyła. Nie była za bardzo wydajna, ale ogólnie była fajna. Natomiast jeżeli miałabym wybierać, to tą kredkę bym wybrała po raz kolejny. Zresztą kupiłam drugą już, bo ta już się, widzicie, też kończy, już mała się robi. Natomiast kredka bardzo fajna, daje naturalny efekt. Tak jak mówię, efekt się utrzymuje przez cały dzień. Pomimo tego, że ona nie jest kredką wodoodporną, to nawet jeżeli tam się dostanie trochę wody, to jakoś różnicy nie widać, żeby coś tam zeszło, czy wiecie, że od razu jest, że tu mam niedomalowane brwi, czy coś. Nic takiego nie ma. Także naprawdę marka Essence, zresztą ja markę Essence bardzo lubię, jak wiecie, a ta kredka jest rewelacyjna. Dalej, mam tu jeszcze jeden produkt, to jest żel z Rimmela, również Brown This Way. I ten żel, słuchajcie, ja zakupiłam w momencie, kiedy używałam jeszcze tej paletki z Collection, ponieważ ten żel mi się kończył, więc stwierdziłam, że kupię sobie po prostu żel. No i kupiłam sobie żel, ale go jeszcze, szczerze mówiąc, nie używałam. Żel jest z taką zwykłą szczoteczką, nie silikonową. Taki zapach ma, ale taki nie za ciekawy, bym powiedziała. I to jest 004 Clear, także ja jeszcze tego produktu nie miałam możliwości używać ze względu na to, że znalazłam inny produkt do brwi, który częściej teraz używam. Mam tu jeszcze dwa produkty, praktycznie ta sama albo i nie. Mowa tutaj oczywiście o pomadzie z Vibo, mam dwie. Dlaczego dwie? Pierwsza to jest Soft Brown i to była pomada, którą kupiłam na początku, ponieważ dużo o niej słyszałam, że jest fajna i tak dalej. Trochę byłam nastawiona tak może sceptycznie, ponieważ pomada to kojarzy mi się z czymś trudnym do użytku i tak dalej, i tak dalej. Zresztą też była taka, też oglądałam dużo właśnie filmów, dużo czytałam na ten temat, że właśnie z pomadami się bardzo ciężko pracuje. I jak kupowałam tą pomadę, to niestety marka Vibo miała, no nie ukrywajmy, bardzo małą gamę kolorystyczną, ciężko było dobrać coś do siebie. Więc był, pamiętam wtedy, czarny i właśnie soft brown, no więc wzięłam soft brown. Kolor bardzo ciemny, znaczy nie bardzo ciemny, ale taki, no nie taki jak bym się spodziewała, nie wiem czy Wy to zobaczycie, bo mam włączoną lampę. To jest numer jeden i powiem Wam tak, ta pomada była ogólnie bardzo fajna. Oczywiście początki były ciężkie, ale już opracowałam to, w jaki sposób ją nakładać, jaki efekt jest najlepszy. I powiem Wam szczerze, że w tym momencie nie mam już problemu i to jest najlepszy produkt do brwi, który miałam, jeżeli chodzi
ogólnie o produkty do brwi. Te wszystkie, które mam, są świetne, ale tak jak mówię, najlepsza z tych wszystkich według mnie to są właśnie pomady i mi się bardzo dobrze z nimi współpracuje. To nie jest wcale trudne, słuchajcie. Jeżeli ktoś ma jakieś obawy, bo twierdzi, że trudno się z nimi pracuje, nie. Bardzo łatwo się z nimi pracuje. Ja również miałam takie obawy, ale teraz wiem, że to była najlepsza decyzja, jeżeli chodzi o produkty do brwi. Więc tak, jeżeli chodzi o tą akurat jedyneczkę, to powiem Wam szczerze, że ja tą pomadę mogłam używać tylko w momencie, kiedy już nie miałam henny na brwiach. W momencie, kiedy miałam henna na brwiach, nie mogłam używać tej pomady, bo efekt był po prostu za ciemny i te brwi były za ciemne, wyglądały sztucznie i mi się to nie podobało. Więc pomadę używałam tylko wtedy, kiedy ta henna już mi z brwi zeszła. Natomiast później ta gama kolorystyczna, jeżeli chodzi o pomady VIBO, się rozszerzyła. Brawo, brawo. I kupiłam sobie kolejną, to jest numerek 4. Blond. Tak. Mam pomadę do blondu i właśnie to jest 4. I ona już jest jaśniejsza. I to jest pomada, którą ja używam na co dzień. Praktycznie codziennie ją używam, tak jak mówię, czasem jeżeli robię taki delikatniejszy makijaż albo po prostu no nie mam ochoty na pomadę, to używam kredki z Essence, więc to są dwa produkty, które ja obecnie używam do brwi, natomiast najczęściej właśnie pomadę z VIBO, najlepsza pomada, jaką kiedykolwiek miałam, znaczy to jest moja pierwsza pomada, jaką kiedykolwiek miałam, ale najlepszy produkt, jaki miałam do brwi, utrzymuje się cały dzień, ponadto jeżeli dostanie się woda, nic się z tym nie dzieje, po prostu nic, czy się spocimy, czy na przykład pada deszcz i nam skapnie na brwi, nic. Nic, naprawdę. Nawet przy zmywaniu makijażu to nie jest tak hop-siup, żeby to zmyć, bo trzeba trochę przyłożyć tego waciku, żeby się zmyła. Także naprawdę produkt rewelacja, ja Wam ją polecam. I tak jak mówię, jeżeli uważacie, że praca z pomadą jest ciężka, to się mylicie. Sama wiem po sobie, bo ja też również tak myślałam i byłam po prostu przerażona, ale stwierdziłam, czemu nie, spróbuję i okazało się, że to jest produkt rewelacyjny, jak dla mnie. Także to by było na tyle. Więcej produktów do brwi nie mam, tyle mi wystarcza. Tak jak Wam mówię, ja używam najczęściej pomady, z której jestem mega zadowolona. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie kciuka do góry. Napiszcie w komentarzu, czy używałyście któryś z tych produktów i jak się u Was sprawdza oczywiście. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie. Widzimy się już w następnym filmie. Do usłyszenia. Pa, pa!